Andrzejki, czas zabawy czy bogańskich zabobonów? Jak jest u nas w szkole? Zobacz. Wierzysz we wróżby? Czasem trzeba. Dlaczego? No bo to jest jednak jakaś frajda dla nas i mamy takie zawsze nadzieje, że się uda coś fajnego. Mamy traktować wróżby jako coś poważnego, zobowiązującego, czy po prostu jako zwykłą, dobrą zabawę? Zabawę, zdecydowanie. Wierzysz we wróżby? Nie. Dlaczego? No bo nie sądzę, żeby to przewidywało przyszłość skrobanie jabłka. Oglądasz wróżby to Macieja? Nie. Nie przepadasz za nim? To nie mój fetysz. Uważasz, że wróżby to jest naciągactwo, czy po prostu dobra zabawa? No raczej dla beki, nie? Uważasz wróżby dźwiękowe za wyznacznik stylu życia, czy bardziej za jakąś dobrą zabawę? Za dobrą zabawę. Czyli twierdzisz, że nie należy się kierować wróżbami? No nie. A sam wierzysz we wróżby? Wydaje mi się, że nie. Uważasz Andrzejki za bardziej takie... za bardziej taką zwykłą zabawę tak, niż tak, za... Tak, dokładnie. Nie wierzę w to, bo... ponieważ takie rzeczy się nie spełniają. No. Jakie wróżby robicie? Możemy przepowiadać przyszłość, jakie będzie życie. Kubeczki? Po co są? Pod każdym kubeczkiem jest jakiś ekwizyt i jest podane, każdy ekwizyt jest jakieś przypasowane życie, jakie ma być. Jakie będzie. Tak? O, jakie będzie? Słodkie i wesołe. Czym jesteś? To dzidzia w kołysce.